Chcę powiedzieć o kompocie z suszu, chcę powiedzieć o bombkach i chcę powiedzieć o życzeniach. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy Zachariasza, historię Zachariasza, człowieka niesamowicie pobożnego. Tak, był kapłanem. Słyszymy, Ewangelia mówi, że wypełniał wszystkie przekazania razem ze swoją żoną. I słyszymy, że otrzymuje od Boga obietnicę, że się spełni jego modlitwa. Jaka jest jego reakcja? No dobrze, Panie Boże, ale jak to w ogóle możliwe? Przecież ona jest stara, przecież ja jestem stary. No jak to możliwe? I zobaczcie, czasami tak jest, że my jesteśmy wierzący, ale z tą wiarą jest, czy mogą być różne problemy. Pierwsza rzecz, kompot z suszu. Za chwilę Boże Narodzenie, spotkamy się z rodzinami przy stole i pewnie na większości tych stołów taki kompot z suszu się pojawi. Proszę o podniesienie ręki tych wszystkich, którym ten kompot z suszu smakuje. Proszę o podniesienie ręki. Jest parę osób, dzięki. A kto pije kompot z suszu poza Bożym Narodzeniem? Tak w roku, że sobie zrobi, myśli sobie, ale bym się napił kompotu z suszu, jak ja go lubię. Proszę o podniesienie ręki. Nie widać, nie słychać. Wiecie, jest jedna osoba. Bo ja mam taką małą teorię, że tak naprawdę to nikt tego kompotu z suszu nie lubi. Ja nie lubię, może dlatego, że to jest dla mnie taki symbol takich różnych rzeczy, takich różnych naszych tradycji, które my podtrzymujemy, mimo że tak naprawdę ani nam to jakoś specjalnie nie smakuje, może nie jesteśmy za bardzo fanami tego, no ale trzeba to trzeba. Trzeba to podtrzymuje. I zobaczcie, tak samo może być z moją wiarą. Nie? To znaczy, że w mojej wierze, tak sobie myślę, że może bym nawet coś zmienił. Może bym nawet coś zmienił, bo coś mi nie pasuje. Coś mi nie pasuje w mojej wierze. I coś bym zmienił. Ale tak w praktyce to myślę sobie, no skoro już tak było, skoro tak było zawsze, to lepiej nic nie zmieniać. Lepiej nic nie zmieniać. Nie jestem zadowolony z mojej wiary. Jak patrzę na swoje życie, to widzę, że ta wiara mi tego życia nie daje. Nauczono mnie pewnych rzeczy, jestem tym rzeczą wierny, podtrzymuję tradycję, ale nawet jak je podtrzymuję, to nic w moim życiu nie zmienia. Chodzę na przykład do spowiedzi na święta, no raz w roku pójdę. Raz w roku, no może co 2 lata. Na święta pójdę do spowiedzi. Na mszę świętą, no staram się raz w roku, nie? Raz w roku może na Wielkanoc pójdę, nie? Postaram się, bo po co częściej? I w praktyce jakby ja podtrzymuję takie minimum, nie? Podtrzymuję takie minimum mojej wiary. Jestem może wierny obrzędom, tylko problem polega na tym, że jestem wierny obrzędom, ale nie Bogu. Jestem wierny obrzędom, ale nie Bogu. I tak w praktyce to tracę czas. I mam takie poczucie, że tracę czas. Bo poświęcam czas na obrzędy, ale one mnie nie karmią. Na różne zwyczaje, nawet pobożne. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego to robisz, to ja na takie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bo nie wiem. Bo tak zostałem wychowany, bo tak się robi. Ale co to mi daje, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Do czego to doprowadza? Ano właśnie do tego, że moje życie jest jałowe. Ja nie jestem w stanie mojej wiary obronić. Nie jestem w stanie mojej wiary usprawiedliwić. Do tego to doprowadza. I jeżeli by tak było z moją wiarą, to Pan Bóg zaprasza mnie, zaprasza Ciebie do wielkiej przygody. Pan Bóg zaprasza Ciebie do przygody. Bo kiedy On powoływał uczniów, to zapraszał do tego, żeby oni za Nim poszli. Do drogi ich zaprasza. Zaprasza ich do wiary, która się nie boi pytań. Do wiary, która się nie boi pytań. Do wiary inteligentnej. Do takiej wiary Bóg zaprasza. Do wiary, która jest przygodą. Pytanie, czy chciałbyś na taką wyprawę ruszyć?
na taką wyprawę wiary. To jest wiara, która jest jak kompot z suszu. Druga, wiara może być jak taka bombka na choince. Ja bardzo lubię malowane bombki. No po prostu kocham. Bardzo mi się podobają. Ale myślę sobie, że czasami może być tak, że my tego Pana Boga traktujemy jak taką bombkę, którą sobie wieszam na choince. To znaczy, ten Pan Bóg może być piękny, może być inspirujący, ale on będzie tylko do oglądania. On będzie tylko do oglądania. Ja mogę się zachwycać pięknymi liturgiami, modlitwami. I moja wiara może być taką wiarą w zachwycie. Albo może nawet być tak, że ja moją wiarę utożsamiłem z zachwytem. To znaczy, jeżeli się nie zachwycam, to mam wrażenie, że tej wiary nie ma. Jeżeli coś mnie nie zachwyca, to wtedy mam kryzys wiary. Idę na mszę świętą, idę na liturgię i ksiądz mówi tak nudne kazania i tak bełkocze, że ja od razu mam kryzys wiary i chcę porzucać wiarę. Chcę porzucać Pana Boga. O takiej wierze, która jest jak taka bombka, można wiele mówić i można mówić pięknie, nie? Ale w praktyce to bardzo łatwo ją rozbić. I ona się bardzo szybko połamie. Ona się bardzo szybko rozbije, bo przyjdzie pierwszy lepszy kryzys. Przyjdzie chociażby trochę lenistwa, że mi się nie będzie chciało. Przyjdzie jakieś rozczarowanie i w praktyce to moja wiara pęknie. Moja wiara pęknie. Jeżeli by tak było, że ten mój Pan Bóg jest jak taka bombka, albo moja wiara jest jak taka bombka do oglądania, to chcę ci powiedzieć, że Bóg cię zaprasza do wiary, która będzie konkretna, która będzie miała momenty piękna, ale to będzie też wiara, w której będą momenty trudne. Bóg zaprasza do wiary, która będzie relacją, bo On nie chce być bombeczką zawieszoną na choince do oglądania. On chce mieć z tobą relację. Jak będziesz mieć z Nim relację, to twoja wiara będzie miała momenty piękne, będzie miała momenty zachwytu, ale twoja wiara będzie na tyle mocna, że będzie w stanie się oprzeć też kryzysom, trudnościom, dużo może poważniejszym niż nudne kazanie. Pytanie oczywiście, czy takiej relacji chcesz? Czy chcesz takiej relacji z Bogiem? I trzecia rzecz, która mi się kojarzy z takimi trudnościami w wierze, to jest, wiecie, ja sobie to nazwałem życzenia, ale chodzi mi właściwie o takie fałszywe życzenia przy stole wigilijnym. Chyba najtrudniejszy moment, nie? Najtrudniejszy moment. Usiąść z rodziną do stołu wigilijnego. Najtrudniejszy moment. Bo bardzo często my, siedząc przy takim stole, zwyczajnie czujemy się hipokrytami. Uśmiechamy się, udajemy, że jest przyjemnie, udajemy, że jest nam fajnie, ale w praktyce to bardzo byśmy chcieli jak najszybciej z tego miejsca uciec. Tak jest bardzo często. Czujemy się hipokrytami. I to doprowadza do tego, zobaczcie, że ja w mojej wierze też mogę udawać, że nie mam problemów. Też mogę przed Panem Bogiem udawać, że wszystko jest okej, że w moim życiu nie ma kryzysów. Mogę przed Panem Bogiem udawać, że nie przeżywam dramatów, że nie wątpię, że jestem pewny, że jestem silny. Mogę udawać, nie? I ja tak mogę wierzyć. Tylko jeżeli by tak było, to w pewnym momencie to doprowadzi do tego, że ja będę dobrze oceniany przez ludzi, bo ludzie będą widzieć moją piękną, wielką, silną wiarę i będę przez ludzi dobrze oceniany, ale wewnętrznie będę czuć do siebie obrzydzenie, bo wiem, że żyję w kłamstwie, więc będę czuć obrzydzenie. Wiem, że kłamię. Więc jeżeli by tak było, to chcę ci powiedzieć, że Bóg cię zaprasza do wiary prawdziwej. Bóg cię zaprasza do takiej wiary, która się kłótni nie boi, która się nie boi trudności. Bo Bóg jest w stanie unieść twoje słabości. Bóg jest w stanie unieść twoje rozczarowania. Przed Bogiem nie musisz udawać.
Przed Bogiem nie musisz udawać. Pytanie tylko, czy chcesz ruszyć na taką wędrówkę? Na taką wędrówkę bycia uczniem Pana Boga. Uczniem, który nie udaje, że wszystko jest okej. Który Boga nie zawiesza na choince, ale ucznia, który podejmuje ryzyko, żeby mieć z Bogiem relację. Czy chciałbyś ruszyć na taką wyprawę?